A klucz do tej śruby znajduje się w tym miejscu, przy baterii, także wyciągamy go. Słuchajcie, dzieci zauważyły, że bojownik nam się zaklinował. Musimy go... No już! I lecę odpalić ją ostatni raz, żebyście usłyszeli, jak pięknie warczy. Jak samochód elektryczny. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj powiem wam, że mam taki plan, żeby zrobić ten narożnik. Jak wiecie, położyliśmy tutaj taki blat, na tym blacie akwarium. No i jak wezmę tą ścierkę, która tutaj osłania nam te akcesoria akwarystyczne, to widzicie, jest taki brzydki blat i postanowiłem dzisiaj dokupić jeszcze kawałek blatu i zrobić taką ładną zabudowę w tym miejscu. Ale żeby to zrobić, potrzebuję takiej piły kątowej. No i pomyślałem, że jak chcę kupić jakieś siedlisko na wsi, to taka piła będzie mi potrzebna. Więc chcę sobie po prostu skompletować zestaw elektronarzędzi i dzisiaj kupię tą piłę po raz pierwszy. Już mam wkrętarkę, teraz kupię piłę, no i potem będę jeszcze kupował inne elektronarzędzia. Ale dzisiaj zrobimy tą zabudowę, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jedziemy do Castoramy. Musimy kupić blat na 75,2 mm na 40. No i słuchajcie, jestem w Castoramie na dziale elektronarzędzi i tu jest taka makita, która mnie interesuje, bezprzewodowa na akumulator. Tylko powiem wam, że nie będą pasować moje baterie od wkrętarki. Jak pamiętacie, kupiłem sobie kiedyś taką wkrętarkę, ale teraz robią już inne baterie i moja nie pasuje, więc musiałbym zmienić system. Musiałbym kupić właśnie ładowarkę, baterię, no i tą pilarkę, jeżeli chciałbym mieć bezprzewodową. Także zastanawiam się. Pilarka 728, bateria 468 no i ładowarka 298. Takie to są ceny. No i słuchajcie, zdecydowałem się na tą pilarkę. Mam baterię 5 Ah, ładowarkę, no i ta pilarka, którą wam pokazywałem. Także zaraz ją rozpakujemy. Jest ze mną Ania, jedziemy jeszcze po blat. Także teraz byśmy w Castoramie, a blat kupiliśmy, przypomniało mi się, w Obi, więc musimy jeszcze do Obi skoczyć. Okej, jesteśmy, tylko weźmiemy sobie jakiś wózek. Jesteśmy na dziale z blatami. Zobaczcie, jest ostatni kawałek, który potrzebujemy, także bierzemy go. Okej, jesteśmy przy stolarni, pan nam dociął pięknie. Tutaj są też okleiny, więc kupimy dwie sztuki. Przykleimy je na tą odciętą stronę, także to też się przyda. Idziemy teraz po łączniki. Takie obrzeża kosztują 9,99 za sztukę, czyli 20 zł za to i 120 za ten blat. Jak już tu jesteśmy, to weźmiemy takie koziołki warsztatowe. To są takie koziołki, które się rozkłada i dzięki temu można zrobić blat roboczy. Ok, udało nam się rozstawić, także tak to wygląda. Tylko nie ma ceny, nie wiem, ile to kosztuje, ale weźmiemy. Chyba 50 zł. No i jestem już w domu, także ustawiłem sobie koziołki, ten blacik, zaraz będziemy go docinać. Ale rozpoczniemy od rozpakowania tej makity i zobaczymy, jak działa. Pokażę wam tą baterię. W ogóle chciałem sobie kompletować narzędzia z jednej firmy. I tak jakoś polubiłem makitę, bo mam wkrętarkę. No ale niestety te baterie robią teraz nowe. To wygląda tak. I one są dedykowane do właśnie tych narzędzi bezprzewodowych. A ja kiedyś kupiłem sobie tą makitę z 2 lata temu, też bezprzewodową. I zobaczcie, tutaj jest już inna bateria, dedykowana tylko do wkrętarek. Także myślałem, że tą baterię będę sobie po prostu mógł używać do tych narzędzi, które planuję kupić, ale niestety nie da się, bo tutaj już robią inne. Te się nazywają Lithium Lon, a te są Li-Ion. Także no szkoda. Ale i tak postanowiłem mieć bezprzewodowe, więc no muszę kupić jeszcze jedną taką baterię zapasową. No i będę narzędzia kompletował właśnie z makity, żeby wszystko współgrało. Rozpakuję teraz ładowarkę. Tak ona wygląda. Różni się od tej starej, że tutaj jest takie zabezpieczenie, żeby nie dotknąć tych dwóch blaszek. A tutaj są odkryte blaszki i jest ich 5. No i tutaj jest więcej diod, które informują o stanie naładowania, ale zaraz to dojdziemy, o co chodzi. Podłączyłem do prądu i zobaczcie, tu się coś świeci na zielono. Podłączymy sobie baterię, żeby się ładowała. Ok. Czerwona dioda, jakiś wentylatorek się uruchomił, a ładuje baterię. Okej. Czemu to tak piszczy? No tak szumi, bo jakiś wentylator się tam włączył. No ale spoko, niech się ładuje. Bateria się ładuje, a my sobie rozpakujemy tą makitę. Zobaczcie, nówka sztuka. Ta nie jest z wystawy. No fajna, bo bez kabla. Także ja pamiętam, jak na dachu robiliśmy czy coś, jakieś łaty przycinaliśmy, czy deski, to zawsze ten kabel przeszkadzał, a tutaj będzie można pracować bez przewodu. Ciekawe, jak to się sprawdzi i na jak długo starczy prąd. Tutaj mamy przylżnię, no i jeszcze tutaj mamy tarczę, także jak widzicie, tarcza do drewna, za chwilę ją założymy i będziemy ciąć.
Minęła godzina, przeczytałem za ten czas instrukcję i teraz się możemy bezpiecznie bawić. Za ten czas naładowała się też bateria, także możemy ją wypiąć. I już się ciekawostki jednej dowiedziałem, że tutaj jest wskaźnik poziomu baterii. Jak naciśniłem ten przycisk, to po prostu to wszystko się świeci. No jak będziemy pracować, to te kreseczki będą schodzić do zera. I jak będzie ostatnia migać, to znaczy, że trzeba naładować baterię. Także za chwilę włożymy tę baterię do Makity, ale zanim to zrobimy, musimy założyć piłę. I piłę zakłada się właśnie bez baterii. Trzeba się upewnić, że nie ma prądu w pile, więc później baterię założymy. A teraz właśnie założymy tarczę. I jak to się robi? Z tego co wyczytałem, tutaj jest taka dźwignia regulująca głębokość cięcia, więc podnosimy tą dźwignię do góry w taki sposób. I dzięki temu możemy jakby regulować głębokość cięcia. Tutaj płytko wejdzie tarcza, a jak tak zrobimy, to głęboko. Więc teraz musimy na maksa dać na dół tą głębokość cięcia. Tutaj zablokować z powrotem. Także mamy zablokowane. I dzięki temu odsłoniła nam się tutaj ta przestrzeń, gdzie jest tarcza. I tutaj mamy śrubę, którą musimy odkręcić. A klucz do tej śruby znajduje się w tym miejscu, przy baterii, także wyciągamy go. To jest imbus. No i teraz możemy odkręcić. Tylko zauważcie, że jak włożę klucz, to tutaj się wałek kręci i nie da się w ogóle odkręcić tej śruby. I żeby zablokować wałek, musimy nacisnąć tutaj taki przycisk. To jest blokada wałka, więc naciskam i teraz mogę odkręcić. Tylko też jest taki myk, że nie robimy tego tak jak w słoikach, czyli zakręcamy w prawo, odkręcamy w lewo. Tutaj jest na odwrót. Odkręcamy w prawo, zakręcamy w lewo. Więc do góry przekręcam klucz, żeby odkręcić. Także w tą stronę odkręcamy. Czyli jak widzicie odwrotnie niż przy słoikach. Odkręciłem śrubę. Teraz ściągam kołnierz zewnętrzny. Chociaż dwa mi się ściągnęły. Zewnętrzny jest taki płaski, więc kołnierz zewnętrzny ściągam. Ten kołnierz wewnętrzny musi być. No i teraz montuję tarczę. Jak wiecie, tarczę dostałem razem z tą piłą. Była w kartonie, ale gdybyśmy kupili taką osobną tarczę, to trzeba pamiętać, że maksymalna prędkość, czyli max speed, nie może być mniejsza niż prędkość pilarki. Ta pilarka ma 3700 obrotów na minutę, a tutaj jest 6500, więc ta tarcza się nadaje. Gdyby tutaj było mniej niż 3700, to nie możemy takiej tarczy założyć. Mamy też tu napisane, że średnica tej tarczy to 165 mm. Także ściągam zabezpieczenie. I jak zamontować taką piłę? W instrukcji jest napisane, że zębami do góry. Nie możemy zamontować w ten sposób, że z przodu pilarki zęby będą w dół. Musi być w ten sposób, czyli zębami do góry. Łatwo to poznać też, że tutaj mamy nadruk od zewnętrznej strony, a od spodu nie ma żadnego nadruku, więc mamy również strzałeczkę, którą musimy zrównać z tą strzałeczką tutaj, więc pomylić raczej się nie da. Także wkładam, odchylę sobie osłonę i wkładamy tarczę. Pasuje idealnie. I teraz, jak widzicie, ta strzałeczka na tarczy zrównała się ze strzałką na obudowie. Także tarczę mamy założoną dobrze. Nakładam teraz kołnierz zewnętrzny i przykręcam śrubę. Aha, w drugą stronę. Pamiętając, że robimy to w lewo. Teraz jak widzicie, okręca mi się tarcza, więc muszę znowu zablokować wałek. I dokręcam do oporu. Ale nie za mocno, żeby się nie skaleczyć o piłę. Tak pisali w instrukcji. Także jak widzieliście, bardzo łatwa sprawa. Teraz trzeba pamiętać, żeby klucz wsadzić w to miejsce, żeby potem go nie szukać. Ok, pasuje. No i podnosimy podstawę z powrotem. I zobaczcie, mamy tutaj tą piłę, która tnie na maksymalną głębokość 56 mm, ale jak zrobimy kąt 45 stopni, to tnie już tylko na 40 mm. A jak damy na kąt 50 stopni, to tnie na 38 mm. Także wrócimy do 90 stopni. I zobaczcie, gdybyśmy cieli, to tu jest taka osłona chroniąca przed na przykład uderzeniem w nogę i kiedy ją włączymy, po prostu ta osłona się podniesie, schowa się z tyłu, a piła zacznie ciąć materiał. Także ta osłonka będzie chronić mnie przed skaleczeniem. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Gdy będę ciął pod kątem 90 stopni, to krawędź piły jest w tym miejscu. Ten ząbek to jest krawędź piły. Ale gdy będę ciął pod kątem 45 stopni, to krawędź piły będzie już tutaj. Także trzeba pamiętać, że ten drugi ząbek jest przy kącie 45 stopni,
a ten pierwszy przy kącie 90 stopni. Także o tym trzeba pamiętać. Mogę też zamontować prowadnicę. Wkładamy ją tutaj w ten otwór. Także ona będzie fajnie mnie prowadzić. No i tutaj wystarczy dokręcić i już mamy sztywno. Także to jest też fajne, ale na razie to ściągnę, bo chyba nie będę potrzebował. No jeszcze tutaj jest taki dzyngiel, jak widzicie. To stosujemy, jeżeli chcemy ciąć pod kątem 45 stopni. Podnosimy do góry, jeżeli chcemy użyć 50 stopni. Także to jest taka blokada między 45 a 50 stopni. A gdyby te kąty się tutaj nie zgadzały, to trzeba wziąć ekierkę, porównać to tutaj z tą tarczą. Trzeba przyłożyć ekierkę w tym miejscu. Jeżeli się nie zgadza, to tą śrubą regulujemy kąt 45 stopni, a tą śrubą kąt 90 stopni. Także te kąty tutaj można z łatwością wyregulować. Ok, co do wagi, wyczytałem, że to waży 3,5 kg z akumulatorem, także za chwilę podłączymy akumulator, ale powiem Wam, że tutaj jest jeszcze latarka. W tym miejscu jest latarka i włącza się ją tak, że wystarczy delikatnie kliknąć i już ona się zapali. Także nie uruchamia się jeszcze piła, a latarka już świeci. A jeżeli chcemy piłę uruchomić, to tutaj musimy zwolnić blokadę i dopiero nacisnąć. Także dwie funkcje tego przycisku. Raz to tylko latarka, z blokadą uruchamiamy piłę. Także co? Podłączam i testujemy. Pierwsze uruchomienie. Ok. I sprawdźmy. Nacisnąłem i zapaliła się tutaj lampka. Może pójdziemy do ciemnego pomieszczenia, to zobaczymy jak świeci. Dobra, jestem w łazience, w tym kącie jest tak ciemno. I zobaczcie, całkiem spoko, mocna latarka, ale myślałem, że te ząbki tutaj będą oświetlone, ale jest oświetlona tarcza. Także tak to wygląda, no zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale ważne, że jest jakieś światełko. Jeszcze raz z daleka Wam pokażę, tak to świeci. No i co, idziemy uruchomić. Dobra, słuchajcie, 3, 4. Ej, ona ma hamulec, od razu się zatrzymała. Świetna. Taka cichutka też. Także piłę mam rozpracowaną. Możemy robić moją zabudowę. Bo jak wiecie, po to to kupiłem, żeby tutaj zrobić ładny blat. Tylko wiecie co, ja się muszę przebrać, bo będę zaraz cały w trocinach, więc jakieś robocze ciuchy sobie ubiorę. I znajdę jeszcze okulary. Okulary ochronne, gdzieś mam w przyczepie. Przeczesałem schowek i znalazłem. Troszeczkę pogięte, bo gdzieś tutaj się wygięły, ale mam nadzieję, że będą dobre. Także zakładam to. Znalazłem również papier ścierny, też się przyda, więc tniemy. Bo o co w ogóle chodzi? Jak to będzie tak stało pod blatem, to chciałem tutaj ten narożnik ściąć sobie na 45 stopni. Tak, żeby było takie ładne zaokrąglenie. I potem nakleję te obicia i będzie bardzo ładnie. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zrobimy sobie jeszcze kreskę, żebym wiedział, gdzie ciąć. Niestety nie mam ołówka stolarskiego, więc wziąłem kredkę od dzieci. Już wiem, co muszę sobie kupić. Ołówek stolarski i winkiel. Dobra, przymierzam. Jak widzicie, 45 stopni wychodzi na tym ząbku. Także będę tutaj ciął. No i powiem Wam, że to jest moje pierwsze cięcie. Moją nową piłą. Także wiekopomna chwila. Zaczynam. Słuchajcie, z tego wszystkiego zapomniałem okularów założyć, ale ogólnie udało się. Tak to wygląda. Zaraz odkurzymy i zobaczymy, jak jest czyste. Także zobaczcie, tyle wiórów na stole. Piła cała ukurzona, bateria również, ja ukurzony, a takie małe cięcie. A tutaj mamy ten stożek. Cyk, ten trójkącik. Tu na końcu mi trochę wyszarpało, bo nie wiedziałem, czy już doszedłem, czy nie. Okazało się, że nie i musiałem jeszcze raz ją uruchomić. Ale ogólnie jest dobrze. Także sprzątamy. Dobra, no to przymierzamy. Ale powiem Wam, że już widzę, że ten element będę musiał dociąć, bo chciałem go dać tutaj pod spód. Także o 4 cm go dotniemy jeszcze tutaj. No ale założymy tego, zobaczymy jak wygląda. Także nagram tą dziurę jeszcze raz. Tak to brzydko wygląda. A po założeniu wygląda tak. Także o wiele lepiej. Tutaj tą okleinę damy, to nie będzie tak świecić. A tutaj w tą dziurę włożymy to, tylko zaraz dotniemy. Także idę docinać. Ale już mi się podoba. Zobaczcie jak ładnie. No niestety przylżnia zatrzymuje się na 5 cm, więc jak ja chcę uciąć 4 cm, to muszę niestety zrobić linię i jechać po linii, bo przylżnia nie dosięga. Dokładnie jest tam 4,2.
Okej, okay, mam linię. Nie wiem, czy ją widać, ale ja ją widzę, także tnę. I teraz, jak mam piłę pod kątem 90 stopni, to patrzę na tą pierwszą krawędź, nie na tą drugą. Ta była od 45 stopni, ta jest od 90, także jadę po tym rancie. No i też ważne jest, żeby dostosować głębokość. Jak widzicie, piła wystaje poza dechę, więc tutaj podnoszę to i robimy tak, żeby piła, odsłonię ją, żeby spód deski znajdował się na ząbku. Na ząbku tarczy, czyli gdzieś tyle. I teraz zamykam. W tym miejscu zamknąłem. No i teraz z ustawioną piłą na odpowiednią głębokość mogę ciąć. No to przymierzamy. Powiem wam, że to tak fajnie ciasno tutaj wchodzi, że nie będę tego skręcał. Kupiłem takie łączniki z myślą o tym, że po prostu przykręcę to tutaj i to będzie tak na stałe, nie? Ale jak będę chciał rozebrać te blaty, to po co to w ogóle skręcać? Bardzo szybko można to wyjąć i rozebrać. A tak naprawdę teraz jest też fajnie, bo bardzo ciasno wchodzi, więc nikomu nie przeszkadza, więc trzymać się będzie. Założę teraz to. Okej, więc tutaj mamy dziurę zasklepioną, tylko to mi odchodzi, tam takie magnesy kupiłem jeszcze, więc tam będzie się trzymać na magnesy. Tu mamy taką wnękę, no mogę w sumie tą dechę jeszcze bliżej tutaj dać, bo widzę, że trochę jest za daleko, więc poczekajcie, można by było na przykład w taki sposób, trochę bliżej i już jest ładniej. No i teraz trochę odpada, dlatego mam te magnesy, o których wam mówiłem, ale ogólnie teraz przykleimy te naklejki, które tutaj mam i za chwilę zobaczycie gotowy efekt. Przymierzam, jakby to było, także pasuje. Tu jest pierwsze, no niestety jedno będzie się trzymać na takim krótkim, no chyba, że zrobię po połowie, żeby się lepiej trzymało i to jest chyba dobry pomysł. A żeby to przykleić, trzeba mieć żelazko, także idę po żelazko i to się przykleje na gorąco. Tutaj jest taki klej, który pod wpływem ciepła się roztopi. No powiem wam, że właśnie wróciłem z góry, bo tam mamy żelazko, ale nie mam żelazka, bo Kasia je zabrała. No i powiem wam, że Kasia pojechała w góry na tydzień, dlatego też jej nie ma na filmach. A ja jestem właśnie z dziećmi i sobie właśnie tak tutaj grzebiemy przy wszystkim. Teraz dzieci są na dworze, poszły pobiegać z koleżanką. No ale tak jak mówię, żelazko ma Kasia. Mieliśmy gdzieś drugie, ale nie mogę znaleźć, więc chyba pojadę do babci pożyczyć. Także na marginesie, jak czasem pytacie, czy Kasia też ma jakieś swoje marzenia, czy też podróżuje, no to właśnie teraz jest ten moment, że pojechała sobie w samotną podróż. Tak samo jak ja sobie jeżdżę w samotne podróże, tak samo Kasia sobie jeździ, tylko ona boi się za granicę jeździć, więc jeździ po Polsce. Pojechała w góry, także Kasia też podróżuje. To jest właśnie fajne tak sobie pojechać, odpocząć od dzieci, od tej nauki, bo jak wiecie, mamy edukację domową, Kasia jest nauczycielką w naszym domu, więc jak każdy nauczyciel musi co jakiś czas jechać na urlop, bo inaczej by zwariował z dziećmi. Więc teraz Kasia właśnie sobie pojechała i mówię wam to po to, bo często pytacie w komentarzach, co z Kasią, dlaczego Kasia nigdzie nie jeździ. Właśnie jeździ, tylko ona tego nie filmuje. I to jest właśnie ten problem, że Kasia nie nagrywa i wy nie wiecie, co ona robi w swoim życiu. Ale tak jak mówię, Kasia też jeździ, podróżuje tylko po Polsce, no i tego nie nagrywa. Ale nic, robota stanęła. Dopiero pojadę do babci, jak dzieci wrócą, pojadę z nimi, żeby nie zostały same na osiedlu. Także wracam za niedługo. Ale za ten czas mogę sobie zamontować te magnesy. Zobaczcie, kupiłem sobie takie magnesy stolarskie. 4 sztuki. Jest tutaj blaszka, a z drugiej strony magnes, także montujemy. Myślę, że 2 starczą, nie? Tak to wygląda. Śrubki się przykleiły. Jeden z tej strony, drugi z tej. No chyba, że jeszcze jeden założę tu na środku. Bo tutaj, jak wiecie, jest taka dodatkowa płyta wzmacniająca. W sumie dałem ją po to, żeby akwaria były o 5 cm wyżej. Ale tutaj zamontujemy trzeci. Ale poczekajcie, bo zobaczcie, jakie to jest mocne. To jest tak mocne, że ten trzeci nie będzie potrzebny. Także zrobimy tylko 2, bo nie będę mógł oderwać tej płyty. Okej, tutaj jednak nie zamontuję u góry, bo się nie zmieszczę. Dlatego zrobimy tutaj. Słuchajcie, dzieci zauważyły, że bojownik nam się zaklinował. Musimy go... No już! Szybko, ale on tam... Zobaczcie, trzeba go uratować. Ale się zaklinował, skubany. Żyje. Ej, bojowniku, po powietrze popłynął. Umarłby normalnie. Dobra, bojownik uratowany, ale byśmy mieli... po rybce normalnie. Także od razu przesunąłem ten kamień, żeby drugi raz się nie zaklinował. No i jeszcze moczarka nam się oderwała, ale to nic. Okej, mamy 2. Tak to wygląda od spodu.
No i teraz muszę przykręcić blaszki w odpowiednich miejscach. Zrobimy tak, że przykleimy je. Przyłożę płytę i odrysuję z drugiej strony. Ok, odrysowałem. Niestety w dziurki nie udało mi się trafić, ale jak mam kontury, to sobie po prostu tak zrobię i dziurki odrysuję już tutaj na blacie. Tutaj mała zmyłka, której nie zauważyłem. W pudełku są śrubki z płaskim łbem i z zaokrąglonym. Także do blaszek się stosuje te płaskie, bo jak widzicie, ten wystaje, więc muszę to wykręcić i zamienić na takie płaskie. Ok, podmieniłem, także mogę teraz zamontować. Pięknie klikło. Zobaczcie. Pięknie. Także pozostało tylko ten narożnik zrobić i będzie gotowe. Także zbieram dzieci i jedziemy do babci po żelazko. I jestem już z powrotem. Dostałem żelazko od mamy, także rozgrzewam je. Przed chwilą się tutaj... O! Już się nagrzało nawet, także możemy kleić. Wiecie co, postanowiłem robić to tutaj na żywo, ponieważ dzięki temu mogę... Ok, nie zauważyłem, że bateria padła, także tutaj sobie odciąłem. I robię to na żywo, ponieważ tutaj mogę sobie idealnie do ranta dojechać. I już przed chwilą poza kamerą kleiłem, ale ogólnie... Polega to na tym, że przykładacie żelazko i wam to wszystko się przykleja. Także ja już to mam przyklejone i teraz mogę to wyciągnąć i tamtą resztę, która jest za kaloryferem, zrobić na stole. Przykleiłem, ale powiem wam, że chyba za długo tym żelazkiem robiłem, bo zaczęło się wybrzuszać, po prostu odkształcać. No ale zobaczymy. Odetnę teraz to nożyczkami i potem zaokrąglimy narożniki papierem ściernym. Ok, nie za dobrze to wygląda, ale jest na to sposób. Tata mi dał taki brzeszczot i tym to zrobimy. Także zabieram płytę na dwór. Trochę się rozpadało, więc muszę robić w tym miejscu, ale nic. Potraktujemy to raszplem, czyli takim metalowym brzeszczotem, a potem papierem ściernym. Ok, tak to wyszło. Narożnik jest taki poszarpany, dlatego teraz robimy papierem. Tutaj troszeczkę się odkleja, więc będę musiał jeszcze raz przejechać żelazkiem. Ok, jak na pierwszy raz może być. Także jak widzicie, ten narożnik troszeczkę odstaje, dokleimy go. Tutaj mi piła wyrwała. Wtedy co nie wiedziałem, czy już jest koniec, czy jeszcze nie. I wtedy mi tak się zacięło wszystko. O, widzicie? Przykleiłem, jest idealnie. Ok, zakładamy. Super. No i ostatecznie tak to wyszło. No wiadomo, nie jest idealnie, ale na pewno lepiej niż było. Także z daleka wygląda, jakby to była szafka kupiona ze sklepu. Także no można powiedzieć, że się udało. Tutaj tylko taka szczelinka została, można było tam taki silikon dać. Ale ogólnie fajnie. Także jest lepiej niż było. Z daleka już ta dziura tak nie świeci. Z tej strony również. Także co, bardzo się cieszę, że kupiłem sobie tą pilarkę. Oczywiście nie kupiłem jej specjalnie, żeby zrobić dwa cięcia w tym miejscu. Kupiłem je bardziej na przyszłość, bo jak wiecie, chcę trochę pobawić się w budowlankę, coś porobić sobie, pomajsterkować i właśnie elektronarzędzia będą mi potrzebne. Tak jak właśnie w tym przypadku. Także co, wracając do pilarki, wyjąłem tutaj baterię, żeby Szymuś czasem jej nie włączył. Ale jakie pierwsze wrażenia? No bardzo fajna, lekka. Tak jak mówiłem, 3,5 kg. Bardzo fajnie się trzyma w ręce. I jeszcze taką jedną rzecz wyczytałem właśnie w instrukcji, że z czasem tutaj, w tym miejscu, będą wycierać się szczotki i trzeba je wymieniać. Chodźcie to rozkręcimy, zobaczymy jak one wyglądają. Także mam ją na stole. Pamiętajcie, że jak robimy konserwację albo jakieś naprawy, to wyciągamy baterię. No i bierzemy taki płaski śrubokręt i wykręcamy to. Taki kapselek, a tutaj takie coś, taka szczotka. Tylko jak się ją wyciąga, to nie wiem. Dobra, powiem wam, że dotknąłem delikatnie śrubokrętem i sama wyskoczyła. Także to jest ta szczotka. I tutaj mamy taką kreseczkę. Jak dojdzie do tej kreseczki, to te szczoteczki trzeba wymienić. Na razie, jak widzicie, są funkielnówki. Także wsadzam z powrotem. Tutaj naciskam i zakręcam. Także takie szczoteczki mamy dwie, z tej strony i z tej strony, z tyłu. I co jakiś czas właśnie musimy
kontrolować, czy nie doszło do tej kreseczki. A jak przeoczycie, to po prostu przestanie Wam działać albo zacznie przerywać. Także to też jest jakiś tam znak, że te szczotki się wyrobiły. Dobra, kończymy tego vloga. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Także zapinam baterię. Sprawdzam, jak tam stan. A, 4 nawet. I lecę odpalić ją ostatni raz, żebyście usłyszeli, jak pięknie warczy. Jak samochód elektryczny. Słuchajcie. Ach. Pięknie. Także żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Ale czekajcie, bo zrobiło się ciemno i teraz mogę sobie świecić tą piłą. Normalnie robi za latarkę. Świetnie. Jakbyście szukali latarki, to zawsze piłę można chwycić.